Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej w Rumunii. Kontynuujemy analizę partii właśnie z tego bardzo silnego turnieju, w którym uczestniczy m.in. Fabiano Caruana, Aleksander Griszczuk, Levon Aronian. Moi drodzy, ścisła czołówka światowa w każdym razie rozgrywa ten turniej, plus rumuńscy arcymistrzowie nieco słabsi. Bardzo ciekawy format. I naszymi bohaterami tej partii był Mamed Jarow, niezwykle kreatywny zawodnik z czołówki światowej, który gra w szachy bardzo ostro. Jego przeciwnikiem jest sam Levon Aronian. Bardzo silni arcymistrzowie przed nami. No i przejdźmy do rzeczy. Tutaj Azer rozpoczął ruchem D4. Standardowe jego posunięcie. Strasznie lubię tego zawodnika, jego grę. Zresztą Aroniana również uwielbiam. Uwielbiam jego szachy. Fantastycznie panowie tutaj grają. Skoczek na F6, C4, E6, moi drodzy. No tutaj widzimy takie Niemcowiczowe schematy, ale jeszcze debiut może być inny troszeczkę po następnych posunięciach. Skoczek F3, D5, no właśnie widzimy gambit hetmański, skoczek C3. Standardowe ustawienie w gambicie hetmańskim, dokładnie tak to wygląda. Tutaj czarne postanawiają zagrać gońcem na B4. Postanowiły zagrać końcem na B4. Moi drodzy, po tym ruchu można zauważyć, że mamy taki hetman A4 z szachem i bierzemy figurę. No niestety nie bierzemy, ale taki ruch właśnie został zagrany. Dzięki temu skoczek tutaj musi się zasłonić i bronić skoczka. Bronić gońca oczywiście. Jest to system obrona Ragozina, tak to się nazywa. Bardzo ciekawy system, sam również czasami grywam, jeżeli nadarzy się okazja. I w tym momencie białe zagrały tutaj E3. Jest to teoretyczne posunięcie, bronimy piona, goniec zawsze tutaj obroni nas przed tym związaniem. Standardowe zagranie, roszada ze strony czarnych i właśnie goniec zagrał na D2. Jest to cały czas teoria, moi drodzy. Tutaj czarne mają do wyboru kilka wariantów, na przykład H6, na przykład A5, można goniec D7. Dużo jest fajnych możliwości do zagrania dla czarnych. Jednak czarne postanowiły wybić pionka. Jest to ruch jak najbardziej standardowy. Goniec wybił na C4 i goniec wrócił na D6. O co chodzi? Ten goniec tutaj postraszył nieco, wrócił i się przyda przede wszystkim do tego, żeby uderzyć w centrum pionkiem, co jest standardem. Standardem właśnie w tej pozycji. Hetman wrócił na C2. Również powrót hetmana nie jest złą opcją. To jest wszystko teoria. Dlatego, że hetman już podziałał z tej strony po diagonali. No i nie jest tutaj w ogóle już potrzebny. Wrócił, pilnuje centrum. No i teraz, moi drodzy, ruchy takie no teoretyczne. E5. Oczywiście w tym posunięciu, po tym posunięciu białe tutaj wybiły, ale przestrzegam przed na przykład takimi zagraniami, co jest bardzo kuszące. Bardzo kuszące. Tutaj ten ruch no, do najlepszych nie należy z tego tytułu. Zobaczcie, goniec się troszeczkę ograniczył i jest fajna odpowiedź czarnych. Na B4 sobie zagrywają tutaj czarne, chcąc no, spróbować tego pionka zniszczyć, grając na przykład E4 za chwilę i po hetman B3. Bardzo ciekawy ruch ze strony czarnych mógłby nastąpić A5, z tego względu, że skoczek sobie może fajnie wyskoczyć na A6 i wskoczyć później na C5. Manewry. Silni zawodnicy właśnie takie rzeczy widzą i dzięki temu no, grają lepiej w szachy od nas. Życzę Wam wszystkim, żebyśmy byli tacy jak oni, w sensie szachowym oczywiście. Tutaj, moi drodzy, w tej partii zostało wybite na E5. Skoczek szybko wybił, seria wymian nastąpiła i ruch F4. Standardowe zagranie. Teraz pytanie jest takie, czy wybić na C3, czy odejść, no bo mamy dwie sensowne opcje. Oczywiście po odejściu na D6, tutaj białe mają taką na przykład odpowiedź jak E4 za chwilę i te centrum mogłyby być bardzo niebezpieczne. Oczywiście można też próbować roszadę robić krótką, długą, też jest bardzo ciekawe zagranie, tak sądzę. I tutaj myślę, że czarne słusznie zadecydowały, żeby wybić tego skoczka za cenę właśnie takiego troszeczkę rozwoju szybszego. Goniec wybił, no i widzimy pozycję, no tutaj jest słabość na E3, lecz to rekompensuje przede wszystkim parą gońców. Bardzo ładnie to tutaj wygląda. Te gońce
bardzo ciekawie mogą sobie pograć. Lecz tutaj ta pozycja jest, że tak powiem, grana na konkretach i skoczek zagrał na G4 z atakiem na punkt E3. Jak zagrały białe? Otóż jedyny sensowny ruch, taki powiedzmy, który jeszcze trzyma przewagę białych, taką niewielką, powiedzmy, no pytacie mnie właśnie, jakie tutaj oceny są silnika, 0,42 około plus 0,42, ale to nie ma ogromnego znaczenia, pozycja jest mniej więcej równa, mimo wszystko. Jest zagranie na gońcem na D4 i ruch C5. No, niektórzy się dziwią pewnie, po co to posunięcie. Dziwny ruch, tak na pozór, ale to chodzi, oczywiście chodzi o rozwój, o taką małą sztuczkę. Mianowicie po wybiciu na C5 jest wieża E8 i ten goniec nie czuje się tu zbyt dobrze. On czasami może być odpędzony, czasami hetman C7, ale za chwilę do tego wrócimy. Tutaj jest przede wszystkim konkretny atak na E3. Moi drodzy, co w takiej sytuacji zrobić, gdy mamy pionka więcej, ale nie mamy jeszcze zrobionej roszady, no bo to jest taki główny teraz problem białych, żeby zakończyć rozwój. No i w partii od razu powiem, że roszada została zrobiona, ten pionek został spokojnie oddany, ale jakbyśmy byli uparci i chcielibyśmy na przykład tego pionka bronić, na przykład poprzez ruch hetman E2, nie wygląda to zbyt dobrze, bo po hetman C7 już są ogromne problemy. Tutaj jakieś grozi B6, podważenie gońca, wyprowadzenie kolejnego gońca. No, rozwój tutaj czarnych mógłby być, aktywność czarnych bardzo, bardzo znacząca. No i teraz, moi drodzy, ja tutaj się za bardzo nie zagłębiałem w ten wariant, ale polecam oczywiście, jak ktoś jest bardzo ciekawy. Mianowicie jeszcze zamiast hetman E2, taki hetman D2 jest kuszący, lecz to jest złudne, gdyż po wybiciu król wybija, skoczek F2 i okazuje się, że jest atak na wieżę, ale jeszcze sprawa jest gorsza dla białych, bo grozi koń na E4 z szachem i z wzięciem gońca, więc trzeba bardzo uważać. No, silni zawodnicy na pewno zawsze próbują szukać takiej gry rozwojowej jak najszybciej, żeby nie wpadać w jakieś tam tarapaty. Roszada. No i teraz skoczek po prostu skonsumował piona. No nie ma za dużego wyboru, trzeba wymienić to wszystko do końca. No i teraz zauważmy, że białe mają no nieco lepiej z tego względu, że no ten goniec jest aktywniejszy, ale to jest takie też złudne. Ta pozycja jest mniej więcej równa. Ja przypuszczam, że tutaj białe chyba mają zamiary takie iście remisowe. Czarne też chyba na to wskazuje, że tutaj myślały o remisie, ale ważna rzecz. Wieża z F na E1. Staramy się wymienić najbardziej aktywną figurę czarnych. No tutaj jasne, że tam jakiś hetman D4 może zaistnieć, ale to po prostu królem odchodzimy i pamiętajmy, że tutaj słaba linia ósma jeszcze jest, mogłaby być niebroniona, więc czarne muszą na to uważać, wychodząc tak wysoko figurami. Tutaj w partii zostało to wymienione. No i moi drodzy, przechodzimy do takiego kluczowego momentu w tym momencie. Bo teraz trzeba zagrać dosyć istotne posunięcie, które no, wyrównuje grę. I byłby to ruch hetman D4. Zdecydowanie. Po hetman F2 widzimy, że nie można wybić, bo tam grożą maty na E8, więc należałoby wybić z szachem. To jest taka wymiana trochę wymuszona. I król F8. Ta pozycja jest no, równa, lecz mimo wszystko białe ciutkę lepiej wyglądają z tego względu, że figury są aktywne i król jest troszeczkę bliżej centrum, tak po prostu. Lecz tutaj doświadczeni zawodnicy wiedzą prawdopodobnie na najwyższym poziomie, że remis jest już bardzo, bardzo blisko. Tak mogłoby się zakończyć. No moi drodzy, niestety dla czarnych Aronian się nieco myli, choć wydaje się to ruchem bardzo dobrym i takim klasycznym, rozwojowym. Goniec D7. No cóż, niuanse tutaj decydują na tak wysokim poziomie i tutaj trzeba to wykorzystać. Jak zagrały białe? Ja myślę, że ruch dla wszystkich jest w miarę oczywisty. Mianowicie hetman B3. Z prostymi groźbami, zauważmy. No cóż, atakujemy. Jakby tutaj hetman chciał zagrać na B6, to myślę, że wymiana jest super i tam wieża wchodzi na siódemkę i robi się bardzo, bardzo niebezpiecznie dla czarnych. W tym momencie hetman zagrał na F6, broni na F7 z tej strony. No i cóż, hetman zbił na B7,
Hetman d4 z szachem, moi drodzy. O właśnie. Czy tracimy figurę? Niekoniecznie. Król zagrał na h1 i jeżeli na przykład tu czarne by wybiły na c4, to tutaj zbijamy na a8. Oczywiście trzeba na to bardzo uważać. Po tym posunięciu król h1 wieża zagrała na e8. Widzimy też tutaj czarne próbują wymiany. Niestety ten ruch, moi drodzy, jest fatalny w skutkach. Wydaje się dobrym ruchem, ale jest fatalny. Zostawiam tutaj Wam chwilę przestrzeni i spróbujcie znaleźć dwa ruchy do przodu w tym momencie, jak zagrać białymi, żeby tu uzyskać dużą przewagę. Mam nadzieję, że komuś się udało znaleźć. No pierwszy ruch to jest taki, mianowicie wieża bije e8, z szachem goniec wybija. I teraz jeszcze raz Was zostawię tutaj na chwilę. Można sobie materiał zatrzymać, poszukać rewelacyjnego posunięcia ze strony białych. Jak ktoś znalazł taktykę, to wielkie gratulacje. Tu jest jedyny ruch, który daje szansę wygrania tej pozycji. Jest to goniec f7. Wydawałoby się, że dziwne, bo oddajemy figurę, ale po wybiciu tutaj jest niespodzianka. Szach i piękny mat mógłby nastąpić. No tak oczywiście nie poszło. Po wybiciu na f7 król zagrał na f8. I w tej sytuacji no, trzeba uważać, bo grozi mat tutaj na jedynce. Cały czas to są takie groźby, które trzeba brać pod uwagę. I goniec wrócił po prostu na b3. Zauważcie, że tego pionka oddajemy. Nie trzeba tego, tego również można oddać, ale mamy białymi, białe mają tutaj dwa piony więcej, więc jest na razie w porządku. Jednego można zawsze oddać, no i przede wszystkim król jest nieco bezpieczniejszy, ten ma problemy. Po hetman c5, hetman zagrał na d5 z próbą wymiany i teraz hetman dał szacha na c1. Nie boimy się absolutnie, tutaj jest obrona, goniec zagrał na d1, takie ruchy nie działają, bo zawsze mamy b3. I teraz hetman albo tego pionka może wziąć, albo tego. Czarne wzięły na f4, lecz po wybiciu na b2 białe szybko wygrywają. Jak to zrobić? Otóż hetman d6, król g8, król f7 to są równorzędne ruchy, które przegrywają i goniec b3. Koniec partii, gdyż po zasłonięciu mamy mata na d8, a jak król na h8, to dajemy mata na f8. No, hetman musi raczej zbić, ale to się wiąże oczywiście z przegraną czarnych. Moi drodzy, w partii hetman wybił na f4 i tutaj białe grają no, już niezwykle dokładnie. Cały czas grożą maty, trzeba na to bardzo, bardzo zwracać uwagę. Hetman dał szacha, król g8 i wziął na a7. Konsumpcja pionków. Teraz to jest dosyć istotna sprawa, bo zostały dwa wolne piony. Jakby się wymieniły hetmany, sprawa jest już prosta. Zauważmy, że po szachu na f1 hetman pięknie wraca na g1 i kwestia techniki. Tu zawsze goniec daje fajnego szacha, więc białe myślę, że są w porządku. No ale oczywiście czarne grają dalej. h5 to zawsze może próbować tutaj osłabić króla, ale jest h3 i lufcik. Mamy lufcik i jesteśmy spokojni. Goniec zagrywa na c6. No właśnie, tutaj czarne jeszcze próbują jakiś sztuczek. Zauważcie, że grozi hetman f1 i mat na g2. Białe zatem tutaj dały szacha, król h7. Też trzeba brać pod uwagę to, że są ruchy wtrącone i taki goniec b3 był właśnie tym posunięciem. I hetman zagrywa na f7. Widzimy, że nie ma szacha, tu ewentualnie hetman jakiś g3, ale tu się wszystko broni. Hetman dał szacha na c1, król h2 i hetman na c5. Tu oczywiście zauważmy, że jak byłoby bicie na b2, to jeszcze hetman tutaj przypadkowo może dać mata. Więc na c5 hetman na g8 z szachem, król h6, hetman e6. Tutaj białe mają ruchy właśnie z szachami, więc to są dosyć bezpieczne posunięcia. g6, przepraszam. No i hetman f6 z jakimiś tutaj prawie matowymi groźbami. Goniec d7, tu już widzimy, że czarne nie zaatakują za bardzo białych. h4. Bardzo ważna informacja, ustawiamy pionki na czarnych polach, ten pionek jeszcze tutaj ma opcję zahaczenia się, próba wymiany hetmanów, dwa pionki więcej gwarantują tutaj zwycięstwo już czarnym. Po szachu nastąpiło jeszcze g3, hetman c8, hetman dał szacha na f4, król h7 i hetman dał szacha na f7. Moi drodzy, w tej sytuacji czarne się poddały, może niektórych to dziwi, ale na najwyższym poziomie jest to dosyć prosta wygrana, po oczywiście takim ruchu konsumujemy piony, ale po hetman
król h6. Próbujemy grać goniec na c4 i próba zagrania gońcem na d3 pilnuje na c2 i atakujemy na g6. Taki jest plan. Można po takim ruchu oczywiście podeprzeć tym pionkiem i próbować tam tym pionem zasuwać, uważając oczywiście na swojego króla. No cóż, jestem pod wrażeniem gry, mimo wszystko mamy Diarova, ale tutaj jednak Aronian chyba popełnił gruby błąd w debiucie, grając, no w debiucie w grze środkowej, grając goniec d7. Co się już właśnie wydarzyło, jak widzieliśmy na załączonym obrazku, wydarzyło się nie po myśli czarnych. No cóż, kibicujemy obu panom, ja przynajmniej tak kibicuję. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.